Widzę tutaj całkiem fajny obiekt, ale zobaczcie, jaki teren. Wow. Wszędzie góry. Tu chyba jest wejście. O kurde. Zapowiada się na to, że wygląda tu całkiem nieźle. I można wejść. Bardzo mnie to cieszy. Tylko co to za miejsce? To chyba jest część mieszkalna. Raczej tak. Jak jest wyposażenie? To znaczy, że nie ma tutaj takiej kradzieży, jak w większości obiektach. Aha. Tutaj chyba był salon. Już dużo rzeczy pozabierali. Tu mamy maszynę. Łucznik. Moja mama miała łucznika. Lodowarka, jakieś płyty. A to? Do czego służy? Ciężko mi powiedzieć. Szafka drewniana. Stół. I toaleta. Kiedyś pewnie były tutaj kompletne klucze. Już zmieniły właściciela. O kurde, jaki rowerek. Tutaj jakaś komórka. Zobaczcie, blisko skał. Troszeczkę niebezpieczne, jakby tutaj dzieciaki chodzili. Któryś dostałby w łeb. Byłoby po wszystkim. Tu jakaś pracownia. O kurde. No faktycznie pracownia. Ktoś tu się chyba zajmował stolarką. No to wskazuje wszystko. Wejście na górę. Od razu idziemy. Niebezpiecznie, żeby tam wchodzić. Z zewnątrz budynek wyglądał o wiele ciekawiej. Byłem pewien, że będzie bardziej zachowany. A okazuje się, że to ruinka. Troszeczkę tam zostało, ale niewiele. Dobra, wróćmy do części mieszkalnej. Sprawdzimy ją może dokładniej. Wejdziemy, oczywiście zobaczymy. To jest jeszcze jakiś mniejszy
te mniejsze zostawimy na koniec, jak już będziemy wychodzić. Drewno, wszędzie drewno. No to faktycznie ktoś tutaj się zajmował stolarką. U góry też widzę deski. Wszędzie dechy. I kilka butelek. Też można wejść do góry, tylko nie widziałem nigdzie schodów. Pluszaki. O, tu są schody. Przy głównym wejściu. A tutaj byliśmy? Tu chyba nie byliśmy. A tutaj zostało też troszkę sprzętu. Jeszcze jedno piętro. No tutaj troszkę mniej zniszczeń. A być może nawet ktoś tutaj sypia sobie jeszcze. Patrzysz przez okno, a tutaj pociąg. Troszkę niekomfortowo. Jaka lampa miedziana. Kurzacz. O, tutaj też ktoś musiał kiwać. Ciuchy. Kolejny pokój. Ale nic takiego z efektem, wow. Okolica nie powiem, bardzo ładna. Ale cała reszta nic specjalnego. Piecyk jeszcze został. O dziwo. Dobra, schodzimy. Schodzimy, idziemy zobaczyć do tego malutkiego obiektu. Wychodzimy. Nie znaleźliśmy niestety nic godnego uwagi. Tu jeszcze coś mam, jakąś malutką budkę. Ją chciałem właśnie zobaczyć. To jest wejście. O właśnie. Jesteśmy na miejscu. Ale co tu znajdziemy? Miód. Kiedyś był. Może ktoś tu miał jakąś pasiekę? Kto wie? Dobra. Liczyłem, że będzie coś lepszego, ale nie udało się.
Dobra. Tu będziemy się mogli już pożegnać powoli z tym domkiem. Z zewnątrz wyglądał ciekawie, ale w środku już nie było tak fajnie. Także zawijamy się stąd. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. To był domek przy samych torach.